36 stolików z tych białych, małych. Ale na szczęście się poodnawiały wszystkie tutaj w mieście, tutaj był jeden. Jak ktoś nie wie jak, co i o co chodzi, to jeszcze wam dokładniej pokażę, o które stoliki chodzi, których my tu szukamy, bo trzeba ich zniszczyć aż 100. Zaraz tu na jednego trafię, to sobie zbliżymy kamerę i wam pokażę, jak one wyglądają. Wszystkie 100 były bez odnawiania w mieście? Nie no, coś ty, chyba nie. Mam nadzieję, że się odnawiają. Bo tamte się odnowiły tam przy wjeździe do miasta, więc powinny być i dalej odnowione, tak myślę. O, tutaj mamy, właśnie, to jest ten stolik, nie? Czyli te stoliki do zniszczenia, gdzie musimy zniszczyć ich aż 100, wyglądają sobie tak, są białe. Tu są aż 2, aż 2. W niektórych miejscach są po 4, po 6. Trudno je znaleźć dosyć. Dobra. I cyk. O, jeden się chyba nie zniszczył. Czy zniszczył? 67 już mam zniszczone. Naprawdę niewiele brakuje. Cyk. O, tutaj chyba są. Teraz jak te cienie padają na elementy otoczenia, to ciężko je dosyć namierzyć, nie? Te brązowe stoły się nie liczą. Mamy 68 stołów już zniszczonych. O, tutaj są. Wow, ile stołów. Ale zajebiście, patrzcie. 72. Wyglądają jak ze Star Warsu. Czy ja wiem? Wyglądają jak z klocków Lego, a nie. Tutaj mieliśmy jeden. Tu jest. Z drugiej strony też widziałem, że jeden jest. Już mamy 76. Zaraz zrobimy. Tutaj były gdzieś jakieś też drabiny do niszczenia, nie? Drabiny to mi się chyba same zaliczyły, jak właśnie szukałem tych stołów. Właśnie jak tutaj sobie ludziki siedzą. Spoko. Aż bym poukładał jakieś klocki Lego. Tak. Tutaj mamy stolik. Zniszczony, zniszczony chyba. 77. O, tu są drabiny. Tak wyglądają drabiny do znalezienia. Też trzeba je zcipcipować. Szkoda, że tu nie można kilka sobie tych wyzwań zaznaczyć, nie? Te brązowe stoły się nie liczą. Wyglądają jakieś roboty ze Star Wars. Siema, Szymon. Kurde. Czemu mam wrażenie, że one się nie odnawiają? Dużo już znalazłem, ale może faktycznie trzeba znaleźć wszystkie, nie? Tutaj powinny być w tym skwerku. Jest tu masa stolików różnych pierdółek. To te rzeczy też tu powinny być. O, są dwa. Dobra, 79 mamy. Ominąłeś. No ja wiem, że wy macie jeszcze dodatkowe parę oczu. Znaczy, wszyscy patrzą i... O, Lucek, tutaj mogłeś zobaczyć, tu mogłeś... Ten... No jak ja tu gram, to ciężko czasami coś zauważyć, bo ja mam tylko dwoje oczu, a waszych oczu jest... ile jest oczu teraz? 147 razy 2 to będzie... ile tam? 300? Niecałe 300 oczu jest. No ja mam tylko dwoje, no to kurde, mi jest ciężej to znaleźć niż wam. Ominąłeś drabinę. Drabiny chyba już ogarnąłem, wiesz? Na razie drabiny nie szukam, na razie mój wzrok jest, wiesz, ustawiony na stoły. Tam są dwa. Sip. 84.
O, tu ile stołów, jaki jackpot. 87, 88, 89. Zaraz będzie jeszcze tylko 11 stołów nam zostało. O, są tutaj, patrzcie. 91. Dalej, 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 dalej. 92, cyk. Jak ktoś ma okulary, to ma 4 oczy? Tak? To chyba dużo lepiej widzi wtedy. No dobra, tu nic nie mamy. Tutaj, patrzcie, tutaj są jeszcze drabiny. Nie wiem, czy drabiny muszę niszczyć. O, musiałem. No dobra, drabiny zaliczone. Okej. Tu są, ale to są te. Jest jeden taki nasz, co nas interesuje. 93 stoły. Ale dziwne wyzwanie. Jest zaznaczone jako bardzo trudne to wyzwanie ze zbieraniem stołów. I jest trudne dlatego, że trzeba na nie dużo czasu poświęcić, nie? Tu nie ma. To jest Ferrari F40 Lego. Dobra. Ono chyba będzie trochę tutaj słabsze, bo nie ma napędu na 4 koła, więc będzie się wolniej zbierać. Ale spoko, mam takie na nim malowanie. Jakiś gracz zrobił. Tak sobie wygląda. Śmieszne to jest. No dobra. Tutaj tak wygląda, jakby miały być zaraz gdzieś te stoliki. Są, patrzcie ile stolików. Zaraz zrobimy wyzwanie, zobaczcie. Patrzcie ile stolików, ja nie wierzę w to. Cip, 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 cip. 98 i jeszcze dwa stoliki mamy pozamiatane. Dwa ostatnie. Ale one chyba faktycznie się nie odnawiają. Chyba trzeba zniszczyć po prostu wszystkie, nie? Tu jest kolejna drabina. Nie wiem, czy to zaliczyłem, czy nie. Tu nie, to są te zwykłe. Tutaj ławka. Lego przyjmuje wszystkie gry. Tak. O, są, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest jeden. I są. Jest ich więcej niż 100 tutaj tych stolików. Chyba one faktycznie się odnawiają. Jest, zobaczcie. I uwaga, ostatni stolik. Hip. Zrobiliśmy. 100 stolików ogarnięte i odblokowałem dinozaura. Jedziemy zobaczyć tego dinozaura i co on nam daje, nie? Później mówili się, że będzie jakiś statek kosmiczny. Muszą się odnawiać, nie? Bo ciężko byłoby je znaleźć. Albo jest ich po prostu więcej niż 100 w tym mieście. Ale raczej się odnawiają. Ups, nie trafiłem do domu. Dobra. Zobaczymy. Mamy dinozaura w tym. Koło domu. No i? Będzie chociaż Super Wheel Spin albo coś? Yeah, Super Wheel Spin. Hey, Amy. I mamy statek kosmiczny. Ooo, kurde. 1400 klocków musimy do statku kosmicznego jeszcze dozbierać. Faktycznie, a tutaj mamy coś za 300. Byśmy musieli przejechać wszystkie zawody.
przejechać i wygrać wszystkie zawody. To co robimy? Przejeżdżamy wszystkie zawody? Bonus. O! To może być ciekawe. Musimy wszystkie te Horizon Cubes zniszczyć. Mam zniszczone 173 na 500. Dużo było ich na lotnisku. Wszędzie one są właściwie. Musimy zniszczyć 500, a ja zniszczę dopiero 173. Tu chyba ich trochę było. Wow! Na lotnisku wiem, że jest ich bardzo dużo. I one też się odnawiają co jakiś czas, więc tam nie ma problemu, żeby to zrobić, nie? 500 sztuk. No najlepiej to by było chyba te wszystkie wyścigi przejechać, nie? I tam najlepiej to je od razu wszystkie powygrywać za jednym razem. Może zawody z ludzkiem. No właśnie ostatnio z tymi zawodami słabo nam szło, bo jak się gra w kooperacji, to te boty są strasznie trudne do wyprzedzenia. Na plaży też jest takie skupisko. Tutaj chyba też było, nie? O, są tutaj takie pojedyncze sztuki. Bo one na pewno się odnawiają. Ja już tam niszczyłem w wielu miejscach je. Ty. Ale patrz, tego zniszczyłem. A może to nie to? Bonus cube. Ale patrzcie, 175. To chyba się zaliczyło, nie? No dobra, a może... Okej, no to chodźmy sobie na ten. Na lotnisko, zobaczymy. Na 1000. Na 11500 klocków jest finał Speed Championship. O kurde. Nie wiem, czy my dzisiaj do tego dojdziemy. Okej, uwaga. Łe, zaliczają się, jest git. Płacz na to. Cip, cip, cip. To 91. I one się odnawiają, więc spoko. Nie podoba mi się to Ferrari. Jeszcze mamy McLaren na Senne, nie? Z Lego, więc cyk, pyk. McLaren Senna też. Wydaje mi się, że jest nawet lepszy, bo tak lepiej się zbiera, lepiej przyspiesza. Ciekawe, jak szybko odnawiają się te klocki. Myślę, że jest tu jakieś odliczanie, jakiś czas trzeba przeczekać. 199 już mamy. Dobra, wiecie co? Zrobimy taki eksperyment. Przeniesiemy się na chwilę do tej mapy standardowej. I potem wrócimy na tą i zobaczymy, czy te klocki się odnowiły, nie? O, patrzcie, tutaj mamy coś do zniszczenia przy okazji. Dobra, i chodźmy teraz tu. Cyk. Otwórz Super Wheel Spiny, zaraz otworzymy. Mi się podobają te samochodziki Lego, tylko szkoda, że na razie jest ich tak mało. Ale spokojnie, Norbert, będzie ich więcej, wiesz? Z tego co słyszałem, ma być 7 dodatkowych, więc naprawdę sporo. Wczytujemy teraz mapę standardową i zaraz z powrotem wracamy na Lego. I zobaczymy, czy jak wrócę na Lego, to czy te klocki się odnowiły, bo na lotnisku było ich bardzo dużo, nie? Na plaży jest ich dużo, zaraz z Szymon tam zajadę, więc zobaczymy, czy tam jest ich naprawdę dużo. Powinno być, nie? Też ich tam widziałem, że było trochę. Dobra, idziemy na lotnisko, zobaczyć, czy się odnowiłyby. Mamy taki eksperyment teraz i sprawdzamy. Bo jeśli się odnowiły, to można w szybki sposób to zaliczyć chyba, nie? Tam jest ich, nie wiem, paręnaście, parędziesiąt. Tak, wszystkie się odnowiły, zobaczcie. Wszystkie się odnowiły. Po wczytaniu mapy. Podejrzewam, że z tymi stołami w mieście jest tak samo. Czyli trzeba wczytać mapę, żeby z powrotem mieć te wszystkie klocki.
cyk i zaraz zobaczymy jeszcze na plaży. Nie, wiecie o co chodzi, żeby nie czekać. Pyk, pyk, pyk. Mam na zdjęciu twoją koszulkę. Jak macie, jak kupujecie sobie moje koszulki, to wysyłajcie do mnie zdjęcie gdzieś tam na maila. Potem je wrzucę na Facebooka czy na Instagrama. Ten. Chodźmy sobie teraz na ten. Na plażę i zobaczmy, czy tutaj jest więcej tych rzeczy. Tak właśnie słyszałem, zresztą twórcy zapowiedzieli aktualizację. Widziałeś komunikat? Zakupione za... Tak, tak, tak. Będzie aktualizacja właśnie z tym zaginionym chociażby samochodem, nie? No. Zobaczymy, jak to będzie, moi drodzy. Dobrze. Szukamy. To chyba będzie tutaj przy piratach, nie? Gdzieś to było. Tu są kwiatki. Czekaj, bo ja coś zniszczyłem chyba. Gdzie to skupisko było? Nie przy piratach? Jedź wzdłuż wybrzeża. Ło, co mnie tu odbiło tak? Tam dalej jest tego kupa. Okej, dobra, no to jedziemy dalej. O, dobra, są jakieś pojedyncze sztuki. Cyk, już mamy 230. O, jest, 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 zobacz. Ale to my musimy wziąć większą furę, żeby tego więcej niszczyć, nie? Mamy jakieś super wheel spiny, zobaczmy. Jednego mamy tylko. 300 tysięcy, okej. I jeszcze zwykły jest. Dobra. I teraz tak, weźmiemy sobie jakąś większą furkę, szerszą czy coś, żeby to szybciej niszczyć te klocki. Weźmy sobie Audi z bagażnikiem na dachu. Unimoga, nie, Unimog za wolny jest, moi drodzy. Za wolny, to on się zanim rozpędzi, zanim on się zastanowi czy ruszyć, to już to wszystko Audi posprzątamy. Co tak wcześnie? Wiecie co, ja chcę robić streamki teraz, jak będą wakacje, to chcę robić właśnie o porannym czasie, no bo jest mniej gorąco, tak? Wiecie, jak mi te komputery tutaj grzeją, to przecież się idzie zamordować z tym, nie? Dobra, to zrobiliśmy. I gdzie są jeszcze te klocki? O, tu jakieś są, a to takie pojedyncze, to nas nie interesują, nie? Ty, a może uda się jeszcze szybciej je wczytywać, na przykład zaczynając wyścig i wychodząc z niego? Jaką furkę polecam na fotoradary? O, jest kilka takich ciekawych samochodów, które można tego wykorzystać. Na fotoradary ja sobie... To zależy jaka tam strefa, jakie tam miejsce jest, nie? Czy masz dużo do rozpędu i tak dalej. No i niektóre fotoradary są na przykład za zakrętami, więc trzeba brać na przykład jakąś furę, która dobrze skręca. Nie zawsze taka, która zajebiście przyspiesza, jest najlepsza. Przeważnie tak, ale nie zawsze, no. Okej, okay, tu mamy jakieś dodatkowe. Tak, zrestartowaliśmy sobie tą mapę. Sprawdźmy, czy w mieście pojawiły się te dodatkowe białe... O, są! Zobaczcie, te na pewno niszczyłem, bo pamiętam, czyli one się odnawiają, więc to nie jest takie trudne wyzwanie. Gdzie wysłać zdjęcie? Na maila możesz mi wysłać zdjęcie, Szymon. Tu mamy te kostki. No jest kilka takich samochodów na te radary. Tak ciężko mi powiedzieć, bo to mam parę w klasie X. Czasami Senne sobie właśnie biorę w klasie X, którą mam. O, tutaj też mamy. Cyk, pojedyncze takie. Nas interesują takie skupiska.
No dobrze, to wiecie co? Przejedźmy sobie jeden wyścig i zobaczymy, czy po skończonym wyścigu odnowią nam się te klocki, nie? Te takie Horizon cosie, o, tutaj jak mamy na przykład. Przejedziemy sobie tam na tym. Tutaj sobie zjedziemy. Czyli wiemy, że te skupiska tych klocków są na plaży. I są jeszcze... O, może Goliata sobie czasniemy. Wygrałem Goliata, zaraz zobaczymy. Goliata wygrałem, to nie ma sensu. Tu mamy okrążenia. No, tego nawet nie zrobiłem. To sobie tamto następne pojedziemy. To jest tutaj. Dobra. Pojedziemy solo. Weźmiemy jakiś inny samochód, szybszy. Dobra. Pagani. To co, Aventadora weźmiemy, nie? Ja mam dwa Aventadory. Aha, bo to jest ta wersja Forza. Ty, aha. O, dawaj tego Porszaka. To jest fajny samochód. Startujemy. Też bardzo szybka fura jest w ogóle. To się odnawia, jak odjedziesz od tego paręnaście metrów. Właśnie nie. Nie wszystkie klocki się tak odnawiają. Już to sprawdzaliśmy. Jak się wczyta ponownie mapę, to jak najbardziej. Shit! Kurde, jak go zaczęło rzucać. Muszę sobie znowu zmienić sterowanie na to normalne, a nie symulacyjne. Ciężko opanować nieraz furkę. Wow! Tego toru jeszcze za bardzo. Łe, no tak to my nie będziemy grać. Czekaj, trzeba furę zmienić. Dawaj 500 okrążeń na tym torze. Tak. Dobra. Musimy tak. Zmienić najpierw ustawienie, bo nie dam rady opanować tej fury. Normalne, cyk. Weźmy jakiś normalny samochód. Ten nie jest taki zły, no. Ciśnie ładnie. Dam radę. Właśnie, tu nie ma takiego skupiska tych klocków Horizon? Też powinno być, nie? Właśnie, bo my sobie teraz przejechaliśmy tak wyścig. Nie do końca, ale przejechaliśmy. A to co, ja to mam niewygrane? No to przejedziemy na szybciucho. Na szybciusio. Fyk. Weź Lamborghini Huracan. Huracanem ich trzasnąć. Dobra. Konikorna na ten tor? W sensie do driftu? Nie no, coś ty. To chyba mam po prostu wygrać. Wydaje mi się, że ja już to wygrywałem. Dobra, poszło. Weź Moslera.
Mocne ryby chyba. No w sumie on by był dobry, bo on bardzo dobrze skręca. Ta proszawa jakaś tak się nie trzyma za bardzo. Znaczy też dobrze skręca, no ale. Dobra, to żeśmy zrobili. Ja mam w ogóle niepozdobywane klocki za te wyścigi, wiecie? Agerę wziąć? To nie jest głupi pomysł. Samochody z napędem na tył są jakieś takie zawsze szybsze w tej grze. Dobra, zaraz zobaczymy, co mi tam zaproponuje. W każdym razie chcę jakiś tam szybszy samochód. Hyper i weźmiemy sobie... A może Centenario? Czemu nikt nie pyta o Centenario? To też fajna fura jest. Agera RS. Co my mamy tu? No to Agera RS może, co? Czy One to One? Czy Regere? Dobra, spróbuję One to One'em pojechać. To będzie trudniej jeszcze niż tym, ale... Zobaczymy. To jest fajna fura. Strasznie lubię ten samochód. On jest trudny do opanowania. Najlepsze jest Maserati MC12, ta specjalna wersja. Mam to Maserati, tylko ono jeszcze... Ja jeszcze chyba nie stunigowałem jego na maxa. W ogóle iskry im spod wozi szły tym samochodom, nie? Ale tu się szybko ciśnie. O, patrzcie! Senna na milimetry. Na pół samochodu wyprzedziłem. Dobra. I co, skończyliśmy wyścig i teraz musimy sprawdzić na lotnisku, czy będzie... będą te klocki, czy się odnowią, nie? Tutaj są. Jedziemy na lotnisko. Tam jakieś przy drodze były takie pojedyncze. Chyba się odnowiły. Czy ja w ogóle dobrze jadę na to lotnisko? Chyba tak, tutaj jest zaraz skok, nie? Chip! Ej, patrzcie, nie ma ich. A nie, są! Chip, 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 chip! Proszę bardzo. Odnowiły się. To teraz wiecie co? Warto by było wziąć jak najkrótszy... wyścig, czyli na przykład drag i co chwilę sobie odnawiać te klocki i sobie to szybko zrobić, nie? Tak. Wszystko? Wszystko. Nie? Dobra, to teraz spróbujmy sobie tak. Tutaj mamy na przykład wyścig drag. Idealnie. Patrzcie, nie? Wyścig drag, my sobie go mykniemy, nawet nie musimy go wygrywać, już go kiedyś wygrałem, przejechałem go, nie?
Dobra. I jedziemy. Wezmę sobie... Tak, wezmę sobie tą... Nie wygram tym, bo on słabo się nim rusza, nie? Ale... Najlepsze auto. Weź Ferrari FXX. Mam chyba Ferrari FXX, to zwykłe takie. Dobra, sprawdzimy. Teraz tak, skończę ten wyścig. Lucek cheater. I cyk. Jakbyśmy mieli tu kontrolę trakcji w tym samochodzie, to by szybciej ruszył, nie? No ale... Ja tutaj nie mam kontroli i sam wszystko na padzie kontroluję. No dobra. I teraz sprawdźmy. Kurde, patrz! Są nowe. Czyli co, kończysz te wszystkie, robisz wszystkie klocki na plaży i tutaj. Nie? Robisz szybkiego draga i masz od nowa. Zobaczcie, mamy już 300 klocków, jeszcze tylko 200. A przed chwilą mieliśmy 170. Cyk. Dobra. I tutaj na plaży jeszcze mieliśmy w tym miejscu gdzieś, nie? To już... No to jest porządny chłop, nawet z cheaterami nie gra. No tak, zhakował Fordę. No nie, no po prostu taki sposób jest na to, żeby szybko sobie nabić te klocki, nie? Ty, gdzie to jest? O, są. Dobra. Podejrzewam, że ze stolikami byłoby tak samo, nie? A ja ich tam szukałem. Ech. Już mamy, zobaczcie, 320. No i tyle. Jeszcze ostatni został. Tam jeszcze jakieś stoją. Cyk. Szukał system, sprawdźcie jak. No tak. No ale można tak zrobić, jak ktoś chce. Czy pokażę, gdzie jest ukryta oaza? Ziomek, gdzieś na ukrytą oazę ciężko nie trafić. Tutaj na mapie chyba nawet jest zaznaczone. Czy nie? Tutaj masz tą oazę. Zaraz przy tym wyścigu. No ale tutaj masz Oasis Pass Scramble. Tutaj masz taki kawałek wody. W rzeczywistości jest to tak... Dużo wody tam jest. Sasza, żeby cię przewiózł. Wiem, wiem. On tam nawet skomentował mój film, jak zrobiłem mu ten samochód w grze, nie? Odzwierciedliłem. I mówił, że gdzieś tam zaprasza, czy coś. Dobra, pyk, pyk. Już mamy 419. Dobra, idziemy na lotnisko. Ja bym z chęcią przejechał się takim GTR-em. Ja też, ale wolałbym prowadzić, wiesz? Bo to jest jednak inaczej, jak jesteś na siedzeniu pasażera, jak masz kontrolę nad pojazdem. No ale podejrzewam, że same wrażenia z przyspieszenia są niesamowite, nie? Zobaczcie, jeszcze zostało nam 50. Natchnąłeś mnie, idę. Zrobię miętę.
Miętę trzeba zasadzić najpierw, zasiać, nie, czy nie sadzić, się sieje. Nauczyłem się z farminga, co się sieje, co się sadzi. Tej. Nissan Micra to jest coś, a nie jakiś GTR. Tak. Pewnie pali jak smog. Nie pamiętam, jakie miał dokładnie spalanie ten GTR. No, ale na pewno nie pali mało. Zresztą, czy to ważne? Powiem wam, że teraz paliwo mamy jeszcze tanie, nie? Za parę lat już nie będziemy mieli dostępnych tak łatwo samochodów spalinowych. Więc warto się nimi nacieszyć teraz, póki paliwo jest jeszcze w miarę tanie. I jakby wypożyczenie ich i jazda nimi nie jest taka droga. Zgadzacie się czy nie? Cyk, 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 dobra. Zawracamy, już naprawdę niewiele nam zostało. Ale trochę się trzeba z tym pobawić, ja myślę, że to bardziej jest takie, wiecie, monotonne wyzwanie, nie? Niż takie... niż po prostu trudne, że o, musisz mieć jakieś umiejętności, żeby je wykonać. Po prostu jest takie bardziej monotonne. Ja myślę, że jakbyśmy dużo grali na tej mapce, to ono z czasem by się samo wykonało, nie? No i cyk, zrobiliśmy. Mamy 200, zobaczcie, klocków aż. Jakbym przejechał wszystkie wyścigi, to byśmy dostali ile tam? 400 czy 300 klocków? Tutaj jest to wyzwanie, nie? 300 byśmy dostali. Trzeba przejechać i wygrać wszystkie wyścigi. Ich też nie jest jakoś bardzo dużo. Zobaczcie, już zrobiłem... Wygrałem 11 na 30, nie? Trzeba by było trochę pojeździć, no.